Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Krzysztof Jotko. Jestem właśnie po treningu z Pawłem Kłakiem. To on do tej walki troszeczkę uczy i podpowiada mi o stronach boksu. Zostało jakieś 6 dni do walki. Myślę, że jestem na tą walkę w 100% gotowy i już nie mogę się do niego na nią doczekać. Jestem jak nigdy w pełni sprawności, nic mnie nie boli, nic mnie nie dolega. Prawie do każdej walki miałem jakieś tam drobne kontuzje, czy chorowałem. Chorowałem przed każdą walką, przed tą walką trenowałem w Tajlandii 2 miesiące, więc omijały mnie jakoś choroby. Wróciłem do Polski dokładnie miesiąc przed walką i jak dotychczas czuję się naprawdę wyśmienicie, świetnie i gotowy na kolejne zwycięstwo. Nigdy nie mam jakiegoś tam planu na walkę, zawsze wiadomo, że zawsze mój przeciwnik może mi wypaść w każdej sytuacji, w każdym momencie, ale staram się trenować tak jak to mówił najlepszy, jeden z najlepszych zawodników na świecie, Georges St-Pierre, żeby boks trenować z bokserami, kickboxing z kickboxerami, zapasy z zapaśnikami i tak też próbuję to robić. Później wszystko sobie łączę w całość i jak na razie chyba wychodzi bardzo dobrze, mam bardzo dobry rekord i idę tym torem cały czas do przodu. Bradley Scott jest naprawdę dobrym fighterem, ma mocne pięści, dobry boks. Będę starał się oczywiście unikać jego ciężkich rąk, a także lubi łapać gilotynę, ale już raz popełniłem ten błąd, przegrałem przez gilotynę i więcej tego błędu nie popełnię. Do tego jestem naprawdę w bardzo dobrej formie, no ale wiecie jak to w walce bywa, czasami jeden błąd i się przegrywa, ale myślę, że ta walka będzie na moją stronę. Myślę, że tak, jeśli wygram, to na pewno UFC przedłuży mi kontrakt. Co do walki z Magnusem, jeśli UFC by mi dało taką szansę, to oczywiście bym ją przyjął, ale jeśli dałoby mi kogoś z top 15, z top 10 dziesiątki UFC, to myślę, że wolałbym wejść na wyższy level i spróbować swoich sił z lepszymi przeciwnikami. Chciałbym zaprosić wszystkich moich fanów do Londynu na moją kolejną walkę w UFC. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja oczywiście jak za każdym razem dam z siebie wszystko i oczywiście będę chciał wygrać tą walkę i mam nadzieję, że ją wygram.